Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiesia. Moi drodzy, sprawdzałem i faktycznie trochę odwróciliśmy kolejność tego zadania, ale to nic się w sumie nie stało, bo po prostu zrobiliśmy sobie odwrotnie. Najpierw byłem u tego kupca, przy okazji widziałem ten przedmiot do questa ze statuetkę i kupiłem ją. Gdybym tego nie zrobił, to musiałbym po rozpoczęciu tego zadania wracać tam do Nowigradu, kupić tą statuetkę, wrócić z nią z powrotem i dopiero otworzyć portal, nie? No okej. Okay. Co jeszcze nas tutaj interesuje? Tu jest wieś Konary. To jest ten łuk. Dobra, musimy gdzieś tutaj iść, bo nie pamiętam, czy zrobiliśmy zadanie, misję poboczną, ostatnia posługa. Więc jak już tu jesteśmy, to sobie to sprawdzimy, żeby mieć kolejną rzecz z głowy. O co chodzi? Jakiś problem z potworem? Nie, z duchem. Możesz powiedzieć coś więcej? Widzicie, nachodzi mnie w snach Jaczemir, znaczy mój mąż, co na wojence zginął. Stoi u bezgłowia i zawodzi. Tyle lat w rozłące, tak w zaświatach smutno. Chodźże do mnie, chodźże. Mówię, przyjdę, Jaczemirku, przyjdę, ale jak mnie bogi zawezwą, nie wcześniej. A on na to, to choć przynieś na grubo obrączkę, milej będzie czekać. No i zaniosłabym, ale iść przez las straszno. Więc pomyślałam, że może wy... Więc nie pomogę. Gdzie Jaczemir jest pochowany? A na takim cmentarzyku niedaleko naszych konar, w mogile pod starym drzewem. Proszę, to obrączka. Jak już skończycie, przyjdźcie po nagrodę. Mieszkam w chacie na środku wsi z moją wnuczką Lesią. Spoko. Gdzie ona zniknęła? Dziwne. Dziwne, nie dziwne, Wiesiu, trzeba robić zadania poboczne. Mamy cmentarz. Szukamy nagrobku Wieczesława Mołotowa. Który to był nagrobek? O, o, o. To chyba grób Jaczemira. No, załatwione. No i takie zadania lubimy, moi drodzy. Szybko, zwięźle i na temat. Koło chaty guślarza zresztą. Słychać jego kozę. Słychać jego kózkę. Pewnie dzisiaj coś miała miłego od naszego guślarza. Jakieś wspomnienia. No okej. Okay. Siema, Lesia. Wojska przeszły, potem mur. Wiedźmin, co was sprowadza? Lesia, tak? Chcę porozmawiać z twoją babcią. Z moją? Kiedy ona nie żyje i to od dawna. O, ale lipa. Czyli rozmawiałem z duchem. Czemu jej nie pochowano z mężem? Nie wiem na pewno, bo mała wtedy byłam, ale matka mówiła, że na krótko przed śmiercią babcia dowiedziała się, że dziadzio miał na boku jakieś kochanice, więc powiedziała, że leżeć z nim nie chce. Widać, zmieniła zdanie. Chciała się jakoś połączyć z mężem za światach, więc poprosiła mnie o pomoc. Ciężko uwierzyć w tę opowieść, ale dobrze wam z oczu patrzę. Jeśli rzeczywiście pomogliście babce, należy wam się nagroda. Proszę. To niewiele, ale musi starczyć. No i gitara.
cały jeden exp, 20 koron. To jest oczywiście nieistotne, bo istotniejsze jest coś innego, czyli to, że kolejne zadanie poboczne jest zrobione. Hura, hura. To odznaczamy. Teraz musimy się udać do karczmy na rozstajach. Przy okazji może to strzelimy. Siema. Ja do karczmy na rozstajach. W drugą rękę wino dzban. I nade mną zaśpiewajcie, umarł pijak, ale pan tarara. Rozumiem, że masz dla mnie zlecenie. Tak, chodzi o mojego brata Mikela. Będzie tydzień, jak zabrał baby z kuźnicy w góry. Baby z kuźnicy? Kuźnica to bogata wieś była. Póki nie przeszło przez nią wojsko, chaty spalili, spichrzy obiedli, a chłopów w pobór wzięli. No i baby zostały same, bez jadła ni dachu. Nikt ich wziąć nie chciał. Do Nowigradu Redańczycy ich nie puścili. No to Mikel zaprowadził je do starych kopalni. Tam się chociaż przed deszczem można schronić. I słuch o nich zaginął. No, to będzie kolejne ryzykowne zlecenie. Zająć, jeśli mniej więcej zapłacisz. Po 280 to jest stawka, za którą Wiedźmin dupy nie rusza. Drogo, no ale tu chodzi o brata, więc nie będę żałował. Stoi! No to już jest rozmowa. Niech będzie, rozejrzę się za twoim bratem. Po czym go poznam? No, to nie powinno być za trudne, bo był jedynym chłopem w całej grupie. Czasami zwłoki są w takim stanie, że ciężko stwierdzić płeć. Zwłoki? Wyplujcie to! Co najwyżej drogę pomylił! No, ale jakby co, to miał na sobie trzewiki z cielęcej skórki od mistrza Zeluwy. Mówiłem, nie idź w nich w góry, poniszczysz tylko. Ale taki dumny z nich był. To powinno wystarczyć. Dzięki. Butów potwory nie jedzą, co? No dobra, idziemy stąd. Skąd to bogi prowadzą? Robimy rząd i idziemy stąd. Słyszałam. I gdzie my mamy iść po tego gościa? Tutaj. Będzie bliżej z posterunku granicznego. Ewentualnie przejść tędy. No ale to zróbmy to zlecenie wiedźmińskie. Idźmy na posterunek graniczny i się trafniemy. Mamy 100 metrów. Francja, elegancja. Nie wiem, czy to, że zabiłem gryfa, oznacza, że damy radę zabić jego, ale... Ale spróbujmy. A to dziwne. Żadnych kopalni nie widzę. A jest tu kopalń. Ślady jakiegoś potwora. Czworo nożnego. Potrzeba dużo siły, żeby zrobić coś takiego. Okej. Okay. Tutaj nie będzie tak zwanego warto się tu rozejrzeć. No dobra, moi drodzy. Lubmy się, nie lubmy, ale... Musimy takie coś zrobić. Taką operację plastyczną. Mianowicie na świeżo fiolę załapać. Okej. Tam coś się świeciło. Hehehe. Maciej, ty to jesteś sęp na te. O. Strażnicy są. Dobra. Co? Każdy porządny gracz robi w tej chwili zapis. I idzie dalej.
na pewną śmierć. Drabina. W tą stronę i w tą. Trochę lipa. Okej, tylko tyle. Krew wygląda na świeżą, ale ciał brak. Tu jeszcze jakaś drabina. Jeszcze jedna ofiara. Nie ma. To idziemy tutaj. Chyba. Ej. O, chłopka jak jest. Pomocy! Co tu się stało? Zaatakował nas. Bogowie, nie wiem co to było, ale miało ze 4 łokcie. Powiedz, czy reszta... Nie żyją. Wiedźminie, pomścij ich. Zabij te bestie, proszę. Ja nie mam czym zapłacić, ale brat Mikela, tego co nas tu przyprowadził, jest przy pieniądzu, to ci wynagrodzi. Znajdziecie go w karczmie, na rozstajach. Badaj, skąd się biorą potwory. A skąd ja mam to bidny wiedzieć? Skąd się biorą potwory? Tam jeszcze coś na górze jest. No dobra. Tu mieliśmy wejść sobie tylko po... skarby. Nie spadnij. Jest słaby. No i co? Mosteczek. No i co? A chłopka sobie poszła. Okay. Chłopka sobie poszła. To i my sobie pójdziemy, tak? Gdzie? Nie wiem tylko gdzie. Tak sobie pochodzimy, to gdzieś trafimy. Rewelacja. Po prostu wyśmienicie. To nie działa.
Dobra, idźmy dalej za tymi wózkami, ale chyba za tymi wózkami już szedłem, nie? Nie. Ale tu nie byłem. Coś. Młody osobnik. Matka musi być niedaleko. Super. Powiedz mi gdzie. Powiedz mi gdzie wieś. Powiedz mi wieś gdzie. Się zanurzyć nigdzie nie da. Tu też. Tu jest ten mostek. No do jasnej cholery. Ileż człowiek się tu musi męczyć. Jakaś pupa. Tu mi. Tu w tym rogu mi. Na górze nic. O, o, o. Tu można się zabrać. Takie buty. Aha. Nie podoba mi się, wiecie o tym. Że to w tym dymie mi się nie podoba. Do tego stopnia, że aż sobie strzelę już w tej chwili save'a. Aha. Jaja są bliskie wyklucia. Trzeba się ich pozbyć. Drabo pająk i to jadowity. Okej, jeszcze gdzieś są jakieś jajka. Tego krabo gówna. Znalazłem kapcie. Ze znakiem mistrza Zeluwy. Tyle zostało z ciała. No krabopająk jest przesrany. Potrafi mocno walić. Sam się tam stawiasz pod miecz? I dobrze. Kurwa mać. Ja pierdolę, jeszcze mnie tu kurwa jakimiś... Dobra, zajebmy te małe może trochę.
Tak, zajebmy te małe, kurwa, jak ona mnie cały czas dusi. Dobra, trzeba się leczyć na małych. Harris, kurwa. To jest jakiś Harris, czy kto to jest? Dobra, to jest już moje drugie życie, które się kończy. Dobra, to nie ma szans, że mnie tego Harrisa zajebał. Oh my god. Kurwa, 10 krabopająków. Ten mnie jeszcze dusi. O Jezu, wszędzie dym. Ja nie mam resów na potwory. Słabo to wygląda. Oj, słabo. Sam się nadstawiasz pod miecz? I dobrze. No, czy tak dobrze, to nie wiem, jak kunek. Bestiariusz. Rabopająk. Olej przeciw insektoidom. Eliksir Wilga? To robi Eliksir Wilga. Ekwipunek, Eliksir Wilga. Leczą. To może być dobre. Dobra. I co to było? Jaki olej? Na insektoidy. Jest. Dobra. Dobra. Okej. Kurwa. Naprawdę? Tak o? Ale 1/3 jej zdjąłem. Po prostu płena nie skorzystać. Trzeba z płena. Oh my god, mnie podkusiło na tego krabopająka po tym gryfie jakiś jestem, nie wiem. To mnie podkusiło, żeby tu się bić z 10 pająkami. Sam się nadstawiasz pod miecz? I dobrze. Ej, naciskam coś. Olej na insektoidy, tak? To było. I wilga. Okej. I Gwen. Okej. Młode zaciukamy zaraz. Dobra, Gwen. I spierdalamy. I spierdalamy. Co on mi kurwa Gwen zdjął naraz i zajebał pół życia? Pomimo Gwena? Dobra. Cofajmy się za ścianę. Będzie plus kurkowaniec. Dobra, ku. Znowu jakieś młode gówno. Ku. Kurwa, ku. No ja pierdolę, pół paseczka. Jestem zły. Jestem zły. Dobra, ale to jest to, co trzeba zrobić. Trzeba częściej kłeny wrzucać. Ten damage byłby... Kurde, ten damage jest lipny trochę, bo... Sam się nadstawiasz pod miecz? I dobrze. Zaraz, zaraz.
To tu. Dobra, idziemy do Hansi. Tylko jeszcze ku. Dobra, 8000. Kurwa, Quen! To jest Igni! Ja pierdzielę, co za tempo. Podleczmy się na małych gównach. Dobra. I idźmy sobie stąd, Quen. Idźmy sobie stąd. Quen. Idźmy sobie stąd. Quen. Dobra. I podleczmy się na małych gównach. Okej. Okay. Quen. No kurwa. Quen. Nie mam teraz damage'u, bo jestem w strasznej formie. Dobra, tu jest jakieś małe gówno gdzieś. Podleczmy się na małym gównie, ale nie na tym dużym, Hansim. Dobra, ku. Nie będę miał damage'u, jak się nie podleczę. Dobra. Dobra, podleczyłem się troszeczkę. Okej. Quen. Podleczyć się trzeba, podleczyć. Dobra. Dobra, Quen, nie trzeba być pazernym, poczekajmy. I chuj ci w dół, znaczy przepraszam, kij ci w oko. Trofeum dla brata Michaela, na dowód tego, co tu zaszło. O, baby. Robienie zleceń na leveli wyżej nie jest łatwe. W itemach z 48 levela. Tu coś jest jakaś. Chyba zbugowane, nie? Ale tego gówna tu było. Sprawdzę, czy... O! Spoko, dziękuję. Dziękuwa. Baby. Co to była za rzeź? O! Dziękuwa. O! Dziękuwa. Co to była za rzeźnia? Baby. Dobra. Coś tu jeszcze leży? Loreny jak. Idziemy stąd pomału. Może tu gdzieś jeszcze jakieś jaja są czy coś? Nie wiem, czy tych jaj nie trzeba było wcześniej zabić, niż walczyliśmy, ale... Piąte jaja. Dzięka już nam nic nie da, okej. Okay. To powiedzcie mi, gdzie mam do jasnej cholery iść. O. Bo idę według tych wskaźniczków i jakoś one... O cóż tu chyba jest?
Te jajka były. Ale już ich nie ma. Widzicie? O to chodzi. Trzeba było zabić te jajka. Wcześniej w dupie mam te jajka. W dupie mam te jajka w momencie, w którym udało mi się zaciukać szmaciarza. Się tam jakimiś jajkami przejmował, naprawdę. Jeszcze jakaś skrzynia jest. Nie ma. Tam jest. Też nie będzie pewnie. Też pewnie ściem. No, tu akurat nie. No, wynurz się, Wiesiu. Bo ci się zaraz skończy ten... Tlenik, kurwa, ci się skończy zaraz. I będzie trzeba powtarzać, kurwa, krabopająka. O ja pierdzie. Ale nerwy. No ale wilga się sprawdziła, powiem. Najgorsze w tym buildzie jest, jak nie macie resa na potwory. I macie słaby sprzęt. To wtedy jest najgorsze. Chodź no, koniku. Ano. Płatki zimej. Ale dobra, moi kochani, tym sposobem skończyliśmy wszystkie zlecenia wiedźmińskie. Jesteśmy po prostu kozacy. Misio sobie leży. Oj, chodź, misiu. Lubimy misie. Lubimy misie, chociaż misie nie mają mutagenów, ale... Rusz się, Potencjo. Pędzimy po szmalec. Topce? Tak o, przy wiosce? Słyszałam, że można pod baronowi dostać. A coż to taki znak zapytania dziwny się zrobił? Ała! Witaj. Przynoszę złe wieści. Twojego brata zabił krabopająk. Jedyna pociecha w tym, że go pomściłem. Ładna mi pociecha. A mówiłem, Mikel, czego się rwiesz, żeby obcym pomagać? Siedź na dupie, bo nieszczęście będzie. No i... Czego tu sterczysz? Co tym nieszczęściem się żywisz? Szmalec dawaj, dziad. Nie. Żywię się kaszą z omastą, jak każdy. Więc zapłać, żebym miał za co ją kupić. Zapłaciłbym, gdybyś Mikela żywego przyprowadził. Nagroda mi się należy. Dawaj pieniądze. To dobrze mieć ten znaczek. Należy... Weź... Szybko, zwięźle i na temat. Wiesz, Wiedźminie źle o tobie gadają, ale ja nie... 200 expa. 300 koron. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zlecenia wiedźmińskie. Nie ma żadnych. Nie ma żadnych. Ale jaja. To czarna perła. To już jest Skellige. To już jest Skellige. To się kiedyś skończy. To jest ostatnie zadanie. Spisek. Spisek. Spotkaj się z Dijkstrą w Pasiflorze. Moi drodzy, zbliżamy się do końca. Też to nie znaczy, że to będzie koniec, nie? Bo tu jeszcze jest. Tych znaków zapytania trochę. Więc jeszcze trochę będziemy musieli podziubać.
Ale do Dijkstry skoczymy sobie już w następnym odcinku, także dzięki wam serdecznie, będzie odcineczek z krabopająka, po prostu krabopająk, what the fuck, ale padł, szmaciarz padł. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, hejka i pa pa!